Cześć, z tej strony Aleksandrus. Dzisiaj odcinek z Battlefield Heroes w tym nowym roku, także chciałem Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego co najlepsze, żeby był jeszcze lepszy niż poprzedni, no i spełnienia oczywiście swoich postanowień noworocznych. Także dzisiaj zagramy sobie żołnierzem w Nationalsach, mapa Victoria Village, także już jestem na serwerze. No i dzisiaj chciałem Wam poopowiadać po prostu, jak spędziłem Sylwester, a powiem Wam, że dosyć ciekawie. Ciekawie, może nie jakoś super, ale ciekawie, bo po prostu wszystko działo się spontanicznie. Także zaraz będę opowiadał, chwilę pogramy. Mam złote M16 oraz, kurde, co to jest, to nie wiem, ale takie bezdźwięczne jest, taki dźwięk taki, nie wiem, taki z tłumikiem jakby. Podleczymy chłopaków, jak tam żyją sobie. Chyba to przegramy, ale dobra, dołączyłem w połowie rundy. Też będzie mi ciężko jakoś gadać dobrze i grać, także skupię się raczej na gadaniu. Kurde, nie trafimy z komandosami razu. O nie, nie, nie. Wyjdzie teraz i gra tym dostanie, patrzcie. Ach, nie wyjdzie. Chodź tu. Aha, myślałem, że tu mam blasta pod X. A to nie jest blasta, ten skok, zapomniałem o nim. Kurka, no. Dobra, never mind. Na graniu się skupimy, na pewno będzie odcinki jakieś takie bardziej właśnie z graniem. Dzisiaj, jak spędziłem mój Sylwester? Mam nadzieję, że w ogóle spędziliście go, no mam nadzieję, że w gronie znajomych, bo chyba właśnie najlepiej go tak spędzić. Nieważne jak i gdzie, ale właśnie, żeby ze znajomymi. Także ja go spędziłem dosyć ciekawie, bo najpierw się spotkałem z kolegą na mieście, gdzieś koło godziny 18 sobie poszliśmy trochę poszczelać z jakiejś pirotechniki i w drodze powrotnej spotkałem kolegę z klasy, mu też złożyłem życzenia, także też taki na spontanie. On właśnie się wybiera do kolegi na Sylwestra, a ja właśnie wracałem do siebie. No, po drodze też do mnie zadzwonił kolega. O, zmieniłem się łapkę. Zadzwonił do mnie kolega, mój kumpel, że czy się nie spotkamy, a mieliśmy się nie widzieć, ale jednak wyszło, że się widzieliśmy. No i się spotkaliśmy w tym miejscu, gdzie się spotkać mieliśmy. No i się okazało, że tam też jest cała ekipa, także fajnie, było nas chyba, nie wiem, z 8, 10 może. Także sobie trochę postrzelaliśmy z piro, bo jeszcze trochę miałem. No i ja poszedłem do domu, gdzieś koło 20, po 22. Oni poszli do domu. Wow! Wow, jak tam wygląda. Ja cię kręcę. Ale super. Ale klimat, co? Zobaczcie na to. Te dźwięki jeszcze w tle. Ja cię kręcę. Dobra. Oni poszli do tego kumpla na chatę na chwilę. No i wpadli na pomysł, że jest Sylwester, jest grubo po 22. Idziemy kupić jakieś fajerwerki. Także słuchajcie, no. Pomysł szalony, no dzwoni do mnie i się pyta, gdzie można kupić. No, w hurtowni? No nie, no hurtownia jest zamknięta na pewno. Oni też świętują. Dobra, może koło Tesco tam co dobowy, no ale jest chwila, jest Sylwester, raczej nie. Więc gdzie by tutaj iść? No i wpadłem na pomysł, że może koło Biedronki na straganie, stragan będzie otwarty. No i akurat dążyli do gościa, akurat gościu się zwijał. Udało się jeszcze dotrzeć im na czas. No i gościu zaoferował im, że po prostu mają minus 50%, czyli tak naprawdę za zwykłą cenę, bo straganiarze sprzedają z marżą 200%, a nawet więcej. Widziałem, co gościu sprzedawał po marży 400%, także nie polecam kupować na straganach. Lepiej sobie zamówcie przez neta. No chyba, że no rozumiecie, no nie każdy też ma możliwość, nie każdy też chce kupić dużo. Taki typowy Janusz Kowalski na przykład, nazwijmy go. Także na tym oni zarabiają podwójnie tak naprawdę. No ale co zrobić, co zrobić? Ojej, co tu się dzieje? Z tej strony nawala gościu. No i udało im się kupić FP3 z CE, także te słabsze, ale może to i dobrze, że te słabsze, bo dzięki temu nikt sobie może nie zrobił krzywdy, bo po prostu
kupili kilka paczek, dostali tam jeszcze jakiś gratis. No i wiecie, jak to gratis. Niby gratis, ale tak naprawdę za niego płacicie i to dużo. Ale no. Powiedzmy, że spoko. No i zadzwonił właśnie, że są już, że mają. No i się spotkaliśmy, się trochę postrzelaliśmy, jeszcze wzięli trochę z domu coś tam ciekawego. Odpaliliśmy. No i oni poszli do siebie na dzielnicę, żeby o 24 być. No ja dostałem u mnie. Także na ulicy sobie troszkę o 24 je podpalałem. Tej pirotechniki. Skromnie, bo skromnie, bo powiem wam, że mam na co wydawać pieniążki. Ale pirotechnika to coś zajebistego, także też... O, ale ich podrzucił, super. Ale ich podrzucił, o Jezu. Co jest? Ale ich wyrzucił wszystkich, ja cię kręcę. Szybciej, szybciej. Dobra, wszystkich wybili. Ale super to wyglądało, ten klimat mapy zarąbisty jest. Dobra, i co? Oni spędzili u siebie o 24, ja spędziłem u siebie. I potem po pierwszej postanowiliśmy, że się spotkamy. Najpierw ja miałem do nich wpaść na dzielnicę, ale wyszło, że oni do mnie przyszli. Także się spotkaliśmy. No i już co nieco wypiliśmy, bo oczywiście ja po alkoholu nie odpalam pirotechniki. Niektórzy robią, no większość robi to po alkoholu, ja tego nie robię, po prostu uważam, że to nie jest najlepsza opcja. Albo chcemy odpalać pirotechnikę, albo chcemy się nachlać. Do nachlania jest cały rok, a właściwie taki jeden legalny dzień, w którym można poodpalać pirotechnikę, także ja wolę podpalać pirotechnikę niż, ale to ma powiedzieć zarobić, to ja ci kręcę, niż kurde się nachlać i nie pamiętać w ogóle co się działo. Także właśnie gdzieś tak po pierwsze spotkaliśmy się w pewnym miejscu, którego nie mogę wam powiedzieć, bo jest tajemnicze. I tam po prostu sobie wypiliśmy co nieco. I padł pomysł, że pójdziemy z powrotem na dzielnicę, tam gdzie skąd oni przyszli. Teraz znowu wróciliśmy tam. W ogóle się nachodziłem jak diabli, powiem wam, bo od 18 byłem na... Kurwa, co on robi? Od 18... O nie! Apteczka, apteczka! Nie, zginę! Jest, zabiłem! Zabiłem, jakąś muzyczkę. Zwycięską, dobra. Mam ten tatak właśnie wyskokowy, co można się katapultować, fajnie, fajna sprawa. Nikogo tu nie ma. Nikogo nie ma niby. No tam poszedł. No to Mandos. No, przejmiemy to punkt, żeby się nie rozpili. Tak przegramy. Kurde, on tu już idzie. Przepraszam was, że tak nieładnie powiedziałem, ale... Niestety padę. Padnę. Zabiłem, bo mi pomógł kolega. Dzięki. Dzięki kolego. No, trzeba wyjść do końca. W siebie. No i właśnie poszliśmy tam na dzielnicę i tam się spotkaliśmy część ekipy. Troszeczkę się rozdzieliliśmy. No i tam ci co mieli jeszcze jakieś petardy, to jeszcze porzucaliśmy chwilę. Tak dosłownie 5 sztuk. I poszliśmy i ogólnie pomysł był taki, że o trzeciej, to już było trzecia rano, słuchajcie, trzecia rano. Nie, no przed trzecią rano, był pomysł, że idziemy na boisko, bierzemy gałę, jest nowy rok, nikomu się nie chciało spać, także idziemy na boisko sobie pograć. No i poszliśmy na boisko, oczywiście tam był taki syf, bo wszyscy odpalali tam pirotechnikę, bo takie boisko jest takie jakby zamknięte w osiedlu, aby tak mniej więcej ludzie przez nie przechodzą, żeby dojść do domu, coś w tym stylu. To po prostu było masę pirotechniki na boisku, no i musieliśmy pozgarniać to wszystko, te wyrzutnie z płyty boiska. No i jak po... O, Altus E4. Pozgarnialiśmy to, po prostu poszliśmy troszeczkę pograć. Jeszcze niektórzy mieli parę pytań, to jeszcze podpalaliśmy. I jak się okazało, niektórzy też zapomnieli, że jeszcze nie odpalili całej pirotechniki, także my się tym zajęliśmy. Jakieś tam dwie rakiety były nieodpalone, także sobie odpaliliśmy. Jakiś stroboskop był nieodpalony, także też sobie odpaliliśmy go. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze było? Kurde, trzech na jednego? Co jest? Nie, na czterech, co jest? No dobra, niech będzie, niech będzie.
żeby was było więcej, to wyprzemię ten punkt. No i właśnie odpaliliśmy te jakby nieodpalone rzeczy, co zostały tam. No i pograliśmy trochę w piłkę. Potem, że gajcie, to już trochę film się urywa. Co dalej było? Na pewno wróciłem do domu. I wydawałoby się, że to już koniec, gdzieś tak po trzeciej. Dobra, już idziemy do domu. Idziemy do domu. Starczy tego. Troszkę pograliśmy, niektórzy się powypierdzielali, bo ślisko było. Wiadomo, jak to jest. No ale postanowiliśmy, że wrócimy do domu, także ja z tym moim kumplem po prostu po drodze mamy jakby do siebie stamtąd, także razem wróciliśmy. No i jeszcze chwilę się zatrzymaliśmy po drodze i pogadaliśmy sobie o czymś tam. Gdzieś tam też nie chciało się wracać do domu. No i padł pomysł, że kurde, słuchaj, dawaj do mnie, jeszcze posiedzimy trochę u mnie. To już było po trzeciej. Po trzeciej, no teraz czwarta. Nie, no po trzeciej było. Po trzeciej, jeszcze trzecia trzydzieści. Może że teraz trochę niespójnie gadam tymi godzinami, no ale jakoś tak mniej więcej było, co nie? No i po tej trzeciej właśnie jeszcze, no tak mówi, a nie, no gdzie tam, jedę do domu, tak zmęczeni, jesteśmy już po całym dniu łażenia w ogóle wszędzie. Ale mówię, dawaj, nowy rok jest tam, u mnie coś tam pogadamy na YouTubie jeszcze i zjemy, bo akurat zrobiłem wcześniej z tego, chińczyznę po prostu zrobiłem, ale nie taką z torebki, tylko po prostu sam sobie zrobiłem taką chińczyznę, bo coś dużo. Mówię, wpadaj, bo słuchaj, mam chińczyznę i nie będę jadł jej sam, najesz się. To wrócisz do domu. No i jakieś dwie godzinki posiedzieliśmy u mnie, jeszcze poglądaliśmy, posłuchaliśmy muzyki, pogadaliśmy. Wow. Pogadaliśmy i co dalej? No i on wrócił do domu. Ja gdzieś poszedłem spać po szóstej. No i tak ten Sylwester się skończył mniej więcej. Się skończył ten Sylwester, także było super. No i powiem wam, no niby jak słuchacie pewnie, kurde, nic specjalnego, ale powiem wam, że właśnie to, że na spontanie to wszystko się działo i spotkaliśmy, byliśmy w całej ekipie jakby. Po prostu to miało swój klimat po prostu i uważam, że to kurde był najlepszy Sylwester mój do tej pory. Mam nadzieję, że wy nie gorzej spędziliście Sylwester i na pewno nie sami, mam nadzieję. Ups. To ich jest. Jakieś leczenie. Puścimy jakąś fajerwerkę. Nowy rok jest. O, fajerwerka jest. No, tutaj ktoś bierze nas. Cholera. Może jakiegoś nacika go trafię? Aj, blisko było. O nie, od tej flanki wybiorę ktoś. Jakiś plaster. Już umieram. O, dostałem shota, o Jezu. No bywa, dobra. Nie idzie mi za najlepiej, ale opowiedziałem wam pokrótce, jak wyglądał mój Sylwester. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i kolejne filmy na pewno będą bardziej ogarnięte. No, proszę cię bardzo, człowieku. Bardziej ogarnięte pod kątem po prostu jakiejś lepszego grania. Dobra, mi się kończy miejsce na dysku, także już nie mam wyboru, muszę kończyć. Także szczęśliwego nowego roku, no i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze niebawem w Battlefield Heroes, także co tu się dzieje? Zalostowałem level. Nikogo nie ma? Łaaaj. Przynajmniej rodynkę dostanę. No trudno, dobra. Także ja kończę. Był z wami Aleksandrus. No i niestety przegraliśmy tą grę, bo bardzo źle grałem. Także trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Także na razie i cześć i pa.